Trzy oferty wpłynęły do ratusza w odpowiedzi na ogłoszony po raz drugi konkurs na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Personalia kandydatów nie są znane, bowiem nie otwarto jeszcze złożonych aplikacji. Na pytanie, kiedy to nastąpi, ratusz odpowiada, że nie wyznaczono jeszcze terminów posiedzeń komisji konkursowej, a posiedzenia muszą być co najmniej dwa. Zgodnie z procedurą oferty zostaną zweryfikowane pod kątem formalnym przez komisję konkursową. Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Te odbędą się w trakcie drugiego posiedzenia komisji. Wyniki postępowania konkursowego przekazane zostaną następnie prezydentowi Suwałk, który podejmie ostateczną decyzję o powołaniu na stanowisko wybranego przez komisję kandydata. Jak pamiętamy, po zakończonym fiaskiem pierwszym konkursie pełnienie obowiązków dyrektora powierzono dotychczasowemu zastępcy. Może on sprawować swą funkcję nie dłużej niż jeden rok. Konkurs musi być więc rozstrzygnięty przed upływem tego czasu. Wiadomo jednak, że stanie się to dużo szybciej, uspokaja Kamil Schnell.